Witajcie moi drodzy na moim kanale, smak nowego życia. O, jeszcze poprzednie produkty z poprzedniego filmu, w którym robiłem pierś w sosie musztardowym, śmietanowo-musztardowym z miodem, ale to musicie sobie zaobserwować. Ten film też będzie krótki. Wiatr mi nie pozwala na to, żebyśmy gotowali na dworze, przeszkadza bardzo mocno. Chcę zrobić szybkie zapiekanki, mam tu kupione bułeczki. Objaśniam, co mam na stole, a resztę filmu będzie niemego. Pokażę wszystko, jak to zrobiłem. Tak, mam kiełbasę. Wszystko mam pokrojone drobno, mam pieczarki, mam cukinię, jest cebula, jest papryka i chyba to wszystko. Tak, będę obsmażał cebulę, nie cebulę, tylko najpierw kiełbasę, później dodam cebulkę, później dodam pieczarki albo cukinię, albo na odwrót, paprykę. Poczekam, aż soki odparują. Poczekam, aż to ostygnie. Później zmieszam to z serem. Kupiłem tani ser w Lidlu. Co mam? Później wam zademonstruję, jakie robię te zapiekanki. Miałem nie rzucać. Kurczę. No nie rzucam. Wkładam. Sam mówię do siebie. Pokażę wam, jak robię zapiekanki. Później na bułeczkę dajemy swój ulubiony sos. Ja, mój ulubiony to jest czosnkowy. Tu mamy też majonez, który zmieszamy z tymi usmażonymi produktami. Także wszystko wam objaśniłem. Nie będę już, to znaczy nie produkował, tylko gadał głupot. Bo jest zimno, wiatr wieje, ja chciałem bardzo nagrać te filmy. Postarałem się, pokroiłem wszystko, miała być piękna pogoda, wczoraj była piękna, dzisiaj jest do niczego. No i co? No i zachowuję się, jakbym miał coś z peklem. No i moi drodzy, zapraszam was na film. Mam nadzieję, że będzie fajnie widać patelnię, jak to się wszystko smaży, bo niektórzy narzekają, że tego nie widać z bliska. Pozdrawiam.